Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj będziemy wykonywać zadanie wiedźmińskie, czyli zlecenie na Monstrum Stufo. Jest to zadanie na setny poziom, chociaż my i tak już mamy setny, więc tutaj będziemy się tym zajmować. Na razie odstawiłam zadanie Rycerz do wynajęcia oraz Równowaga w przyrodzie. Jeżeli nam się uda, to jeszcze dzisiaj równowagę sobie zrobimy, a jeżeli nie, to myślę, że w kolejnym odcinku. Zadanie Rycerz do wynajęcia jest dosyć zadaniem takim rozległym, więc postanowiłam, że nagram wam to jako kolejny odcinek, albo jeszcze kolejny, bo po prostu nie nagrałam dla was odcinka na dziś, więc muszę to zrobić teraz rano, a nie chcę, żeby mi to zajęło kupę czasu. Dlatego zaczniemy od tego zlecenia. Zobaczymy, jak nam z nim pójdzie i ile ono nam zajmie. Naprawdę wampiry atakowały miasto? Tak? O co chodzi? A po cóż bym wiedźmina wołał? Żeby o wieści z książęcego dworu rozpytać? Mam problem z potworem! A, to ty wystawiłeś zlecenie. No słucham, mów, o co chodzi? Wpierw, proszę waszmości, ustalimy pewne zasady. Nie przypominam sobie, żebyśmy przechodzili na ty. I z racji ogromnej różnicy stanów między nami, raczej do tego nie dojdzie. Dlatego oczekuję, że będzie mnie waszmość tytułował Messie de Bourbon. No dobra, niech będzie. Niech będzie, panie Messie de Bourbon. Akcent kładzie się na ostatnią sylabę. Bourbon. Położę akcent gdzie indziej. Mówcie, Messie, w czym rzecz, bo zaraz się rozmyślę. Nordlingowie i ich maniery. Dobrze, miejmy to szybko za sobą. Coś zalęgło się w mojej winnicy. Znaczy będę musiał przygotować olej przeciw cosiom. Słucham? Potrzebuję więcej informacji. Gdzie to coś widziano? Czy są świadkowie? Ciała do obejrzenia? W tym rzecz, proszę waszmości, że nikt tego potwora nie widział. Słyszymy go tylko. Takie jakby chroboty i piski. Ciał też nie ma. Ludzie znikają bez śladu. Dobra. A gdzie to słychać? Te dziwne dźwięki? W takim razie skąd dochodzą te dziwne dźwięki? No, zewsząd. Ale najwyraźniej słychać je w piwniczce na wino. Znaczy potwór ma pewnie siedlisko gdzieś pod ziemią. Co? A kiedy są najgłośniejsze? W nocy. Dokładnie tak jak przed laty, gdy waliły się budynki. Wtedy też zajmował się tym fachowiec, ale słuch o nim zaginął. Dobra, a zaginione osoby? A tak konkretniej, kto dokładnie zginął, jeśli można spytać? Ostatnio jakiś parobek, zdaje się. Czy pomimo ogromnej różnicy stanu, jaka was dzieli, zapamiętaliście może jego imię, Messie? Nie. Musicie porozmawiać z moją żoną. Ona żyje z plebsem w lepszej komitywie. Nie ma jej teraz, bo pojechała z wizytą do matki. Ale wkrótce wróci. Starczy już tych pytań. Proszę powiedzieć wprost, bez kręcenia. Bierzecie to zlecenie, czy nie? A co z nagrodą, drogi panie? To zależy od tego, na jaką nagrodę mogę liczyć. Dobra, no, jesteś Messie, więc może byś mi dał trochę kasy. Tak tyle? Niech stracę. Zgoda. Dobra, no to zajmiemy się tym oczywiście. Przyjmuję zlecenie. Najpierw się tu rozejrzę, a potem chciałbym porozmawiać z panią de Bourbon. Dobrze, dam znać, jak tylko wróci. A tymczasem... O, klucz do piwnicy. Tylko proszę nie dotykać beczek z winem. Dobra. Okej, fajne powiedzonko, gościu. Mały
czemu ty za mną chodzisz? Dziwne. Dobra, to sprawdźmy to. Cisza. Potwór chyba rzeczywiście jest lunarny. Trzeba poczekać do nocy. Dobra, no to robimy medytację. Nie wiem, 23 chyba powinna wystarczyć. No dobrze. Rozejrzyjmy się. Okej, coś słychać. Szczury. One raczej nie porywają panów. Naprawdę? To były tylko szczury? No, okej. Co do jasnej? Okej, to nie było dobre. Uczone naczynia. Coś je zrzuciło z półki. Może jakiś wstrząs. Nie wiem dlaczego, ale mam przeczucie, że to będzie kolejny Charley, wiecie, bo nie bez powodu są to nowe stworzenia w tym dodatku. Rozkład pracy w winnicy Tufo. Podsumowanie. W tym tygodniu 3 robotników musiałem oddelegować do sprzątania szkód wywołanych przez wstrząsy ziemi, co znacznie spowolniło pracę przy winorośli. Sofia nadal leży w połogu i przez jakiś czas nie będzie mogła wrócić do pracy. Później jej efektywność będzie zmniejszona przez dziecko. Jean-Luc w ogóle nie stawił się dzisiaj do pracy bez żadnego usprawiedliwienia. Gdy w końcu się pojawi, będę musiał poważnie z nim porozmawiać. Okej, czyli co? Mają dziecko? Jakieś nowonarodzone, czy coś w tym stylu? Tunel? To jest na 1000% Charley. Coś widać. Kikimory? Tego się nie spodziewałam. Masakra. Weszły jakieś obrażenia. Fajne. Ale te tunele, to podejrzewam, że... Głęboki ten tunel. No właśnie, tak podejrzewałam, że te kikimory to... Raczej nie jest źródło naszego hałasu. Dobra, trochę was tu jest. Dobra, kolejna kikimora. Ała, ale ty gryziesz. Dobra, no. Tu coś jeszcze mamy. Ała. Dobra, mam w miarę sposób już na te kikimory. Dwa ciosy i odskok. Dobra, kolejna kikimora. No dobrze. Dam radę przebić się na drugą stronę. Możesz Geralt schować pochodnie? Zaraza. Ucieka. Przeszukaj podziemne tunele. Oho, kolejna kikimora. Dobra, ej, ładne obrażenia wchodzą. Co jest? Ten Arondite chyba zwariował teraz już. Robi się coraz ciekawiej. Zaraza. Z tych jaj lada moment mogą się wykluć młode. Dobra, to palimy jajka. To mogę chyba zbadać. To nie robota kikimu. Te korytarze wykopało coś znacznie większego. Coś o grubych, szerokich pazurach. Okej, dobra. Rozbite jaja kikimor.
Coś się nim żywi. No, tego też się nie spodziewałam. Tu coś jeszcze mamy. A, to jest to, co rozbiłam. Dobra. To nas raczej nie interesuje. Co to za szum? Podziemny strumień? Potwór, którego szukam, żyje pod ziemią. Kopie tunele, żywi się kikimorami. Jest duży. Bardzo duży. Tu się niczego więcej nie dowiem. Pora wracać na górę. Zaraza. Z tych jaj lada moment mogą się wykluć młode. A to było ostatnie. No dobra. Dziwię się, że Geralt jeszcze nie wie, z czym mamy do czynienia. To się rzadko kiedy zdarza. Dlatego widać, że mamy bardziej rozbudowane zadanie. Okej. Jest dosyć ciemno. Wow, spadłam. Spadłam, Chryste. Tędy wyjdę? Nie wiem, bo jestem gdzieś w bardzo dziwnym miejscu. Albo i nie. Bogowie! Co to ma znaczyć? Płacę za zabicie potwora, a nie demolowanie majątku! Ten majątek sam się sypie. To przez tunele. Jak ich szybko nie wypełnicie, budynek się zawali. Tunele? Ale skąd tam się wzięły tunele? Wykopało je jakieś duże stworzenie. A przy okazji w tunelach zabiłem trochę kikimor i zniszczyłem ich jaja. Ta przysługa nie będzie pana kosztowała wiele. Jaja kikimor? Tak, oczywiście, pochwalam. Rzecz jasna, zapłata się należy. Pani de Bourbon, jak mniemam. Podobno wie pani coś o zaginionym parobku. O Jean-Lucu? Tak. Poszliśmy doglądać tegorocznych sadzonek, co się podgryzało. I wtedy usłyszeliśmy takie dziwne dźwięki. Jean-Luc poszedł sprawdzić, co to, i już nie wrócił. No dobra. A jakieś znaki miał charakterystyczne, żeby go może poznać, czy coś takiego? Mogłaby pani opisać, jak wyglądał ten Jean-Luc? Wysoki, dobrze zbudowany, czarne włosy. Kochanie, skup się. Każdy chłop jest dobrze zbudowany, bo w polu robi. Chodzi o znamiona, cechy charakterystyczne. Nie, ale nosił na szyi wisiorek. Srebrny. Srebrna biżuteria? U parobka? To był prezent. Zdaje się, tak mi przynajmniej mówił. To mi powinno wystarczyć. No to na co czekacie? Do dzieła! Robota czeka! Udaj się w miejsce, gdzie widziano Jean-Luca. Mogę jeszcze pogadać? Może by tu tunele na piwniczkę zaadaptować? Chyba nie. Dobra. To idziemy to sprawdzić. Tylko fajnie by było, jakby gra mnie nie trollowała znowu. Dobra, no. Ale ewidentnie coś ta kobieta kręci, nie sądzicie? Geralt, nie rób kółek, Chryste, panie. Tak, spieszy mi się, bo Geralt jest idiotą. Dobra. Tutaj, tak? O, mamy coś. Zbadaj to. Geralt. W tym miejscu rozłożony był koc. Koc?
To jest bez sensu. Chleb jest bardzo czerstwy. Leżał tu dość długo. Dobry rocznik. Na specjalną okazję. Ktoś urządził tutaj ślady stóp. Dwoje ludzi. No coś mi się wydaje, że pani de Bourbon chyba zdradzała swojego męża z tym parobkiem, bo... Taki to ma sens według mnie. Ślady rozdzielają się. W tym miejscu kobieta zawróciła, a mężczyzna szedł dalej. Dobra, tu się ślady urywają tej kobiety. Krew. Ludzka. Dobra, wiecie co? Założymy sobie Quen. I żebyśmy też cokolwiek widzieli lepiej, to może byśmy sobie zażyli kota. Tylko ja sobie go przypiszę tutaj gdzieś bliżej. Zamiast czarnej krwi, bo już mi się nie przyda. Ja pierdzielę, mogę? Super. No to badamy dalej teren. Coś tędy szło. Coś dużego. Z ciężkim ogonem. Okej. Okay. Połamane drzewa? Jakby coś się przez nie przetoczyło. Czyli to Charlie. Tylko one kopią korytarze i poruszają się w taki sposób. Duże, głębokie ślady. Dobra, ze śladami potwora. No pokazuję mi jakąś jaskinię, więc podejrzewam, że ma mi to coś dać. Tak sądziłam, że to będzie Charlie. To było za duże na skolopendromorfy, a dodawanie nowego przeciwnika też byłoby dosyć dziwne. Prowadzi do jaskini. Okej, jakieś ślady pazurów? Ślady pazurów. Proste, tępe. Idealne do kopania. Ej, my tu byliśmy chyba. A to ciekawe. Warto się tu rozejrzeć. Tak, byliśmy tutaj już. To ciekawe. Charlie jest gdzieś blisko. Tak, byliśmy tutaj. A Charlie jest z tego, co widzę na dole. To musi być legowisko Charlie'a. Przywróć tu ciała ofiar. Niektóre są jeszcze świeże. Trzeba uważać przynętę. Będę potrzebował krwi, której z niedawnych ofiar i rosnących tu grzybów. Dobra, za moment. Tylko widzę, że oczywiście zebrałam jakąś zbroję bez sensu. Rycerska zbroja turniejowa. No niby lepsza. Jezus, gro. Co ja mogę wyrzucić? Ten miecz raczej go nie będę używała. W ogóle kuszę Geralta z Rivii, to sobie powinnam wymienić. Ten zabytkowy miecz też wyrzucę. Dobra, pobierz trochę krwi z leżącej go ciała w jaskini, to za moment. Najpierw też obadamy, czy coś tutaj można jeszcze znaleźć. Mocno nadgniłe, częściowo nadjedzone. Leżą tu już jakiś czas. Świeże zwłoki. To musi być Jean-Luc. Zmiażdżone żebra, pęknięta czaszka. Robota Charlie'a bez dwóch zdań. Srebrny wisior. Z puklem włosów. W tym samym kolorze, co u Madame de Bourbon. No właśnie, czyli jednak mieli romans.
Stwórz przynętę na Charleya. Rozumiem, że w alchemii to będę miała w zadaniach głównych, tak? Znaczy się w zadaniach, tutaj. Przynęta na Charleya. Dobra. Trzeba to wylać w leżu. Gdzieś blisko ciągów powietrza, żeby zapach rozszedł się po całej jaskini. Okej. O, co za smród. No, widzisz, Geralt, przykro mi. Okej. Pan Charley powinien za niego przyjść, wydaje mi się. Przedostatnie miejsce. Weźmiemy sobie kota jeszcze raz. No i został ostatni punkt. Charley będzie tu lada moment. Charley był reliktem? Nie pamiętam już. Dobra, panie Charley. Ja sobie jeszcze na szybko wejdę tutaj w bestiariusz, żeby się dowiedzieć, co to było. Czy to był relikt? Czy może jakaś hybryda? Nie, hybryda nie. Istota magiczna, czy coś? Chyba nie. Przeklęte nie, relikty na pewno. Potwór Stufo. Samom. Będzie też dobre. I olej na relikty. Zaczniemy od oleju. No i może byśmy sobie dali petardę, chociaż mi się wydaje, że ona się nam raczej nie przyda. Chyba mamy ją w ogóle nawet wyekwipowaną. Tak. Wow! Wow, 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 szanuj mnie. A, to jest po to, żeby go oślepić. O, weszło ładnie krwawienie. Będziesz się turlał? Chyba tak. Chyba dalej ma problemy z widzeniem, wydaje mi się. Nie wiem. Ale widzę, że nie jest jakimś trudnym przeciwnikiem. Tylko próbuję we mnie ciskać kamieniami ze wszystkich stron. Gdzie jesteś? Bo cię nawet nie widzę. Widzę, że on sam nie do końca wie, co robi. Dobra. Jeszcze parę ciosów i będzie po nim. To już powinno pomóc. Dokładnie. Dobra, zabieramy trofeum. Jeszcze zobaczymy, jaki miecz z niego dropnął. I też zobaczmy, jak my teraz stoimy z czasem. W sumie dobrze stoimy i myślę, że równowagę w przyrodzie byśmy mogli jeszcze zrobić.
Chociaż nie wiem. Dobra, ekwipunek. Znowu muszę coś wyrzucić. Ta broń jest lepsza o... Nie, no bez sensu. Czego ja nie będę na pewno nosić? Tego na pewno nie założę. No, super. I teraz pytanie, powiedzieć o romansie, czy nie powiedzieć? Dobre pytanie. Mogę wejść tu, czy nie mogę? No. Nareszcie. Czemu Geralt się baguje na takich podstawowych rzeczach, to ja nie wiem. Ale byliśmy tutaj, to jest najciekawsza rzecz. Wtedy żadnego Charleya tutaj jeszcze nie było. Dobra, wracamy do zleceniodawcy. I kurde, zastanawiam się, czy wydać tą żonę, czy jej nie wydawać. W sumie ten Messie był taki dosyć specyficzny. Postać raczej nielubiana, podejrzewam. Więc z jednej strony można by było jej nie wydawać. A z drugiej można by było ją wydać, bo to jest taka, wiecie, uczciwość, no nie? Chociaż też, no, może nie warto się mieszać do ich życia. To były najprawdziwsze parszywe wampiry. Mur ma być naprawiony jeszcze dzisiaj. Monsieur de Bourbon, możemy porozmawiać? Obyś przynosił dobre wieści. No, słucham. Widzę, że to jest opcjonalne. Jean-Luc rzeczywiście miał srebrny medalionik, a w nim pukiel włosów, pani de Bourbon. O! Co? Ale jak to? Zdradzić mnie, dziedzica, z chłopem od pługa oderwanym? Zapłaci za to. Nie wątpię, ale może wpierw to ja dostanę zapłatę za usługę nieobjętą zleceniem. Proszę, potrącę sobie z jej posagu. Chyba było warto. Pozbyłem się potwora, który sprawiał wam kłopoty. To był Charley. Na bogów, Charley! A cóż to takiego? To coś jak krzyżówka kreta i stonogi. Tylko wielkości szopy. Aha. No, mości Wiedźminie, nie robicie dobrego pierwszego wrażenia, ale spisaliście się, muszę przyznać. Proszę, wasza nagroda. A teraz wybaczcie, muszę porozmawiać z moją żoną. Możemy iść posłuchać? Nie wiem, spróbowałabym. I myślę, że równowagą w przyrodzie też możemy się jeszcze zająć. Czy on naprawdę idzie do swojej żony? Dobre pytanie. Nie wiem, przejdę się za nim, dowiem się, bo czasami są takie właśnie smaczki w Wiedźminie. O, ona tutaj stoi faktycznie. Masz godzinę, żeby się spakować. Nie udawaj głupiej! Dobrze wiesz, ciężko, o co chodzi! Ciężko no, dalej! Aha, tak po prostu. Wiedziałam, że nic dobrego mnie tu nie spotka. Okej, dobra. To wiecie co? Tak patrzę sobie, jak my stoimy z tym czasem. Mogłabym kończyć, ale myślę, że równowaga w przyrodzie... Nie, dobra, wiecie co, mam lepszy pomysł, bo zadanie rycerz do wynajęcia na pewno nam zajmie więcej niż jeden odcinek, także plan jest taki. Moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję wam już za obejrzenie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Ja lecę montować dla was ten film, nagrywać kolejny na jutro. I tak,
wykonamy sobie zadanie Równowaga w przyrodzie jutro, a później zajmiemy się zadaniem Rycerz do wynajęcia, bo na pewno nam zajmie ze 2 odcinki, podejrzewam. A jak nie, to kolejny będzie taki delikatnie dłuższy, ale tak czy inaczej, no to po prostu byśmy to tak zrobili. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie. W takim razie już do kolejnego materiału. Cześć!